Śmierć Ojca Świętego Benedykta XVI napełniła mnie także takim bólem, smutkiem. Byłem u niego ostatni raz 13 listopada, przyjeżdżając, aby odznaczyć 30. rocznicę podpisania relacji między Stolicą Apostolską a Ukrainą. Miałem wtedy możliwość być u Ojca Świętego, najpierw na takiej prywatnej, długiej rozmowie, a potem byłem zaproszony na wspólną kolację razem z sekretarzem, razem z paniami, które posługują Ojcu Świętemu. I wtedy po skończonej kolacji powiedziałem do pań Memores, że widzę Ojca Świętego w bardzo dobrej sytuacji. Lepiej wygląda niż rok temu w listopadzie. One odpowiedziały mi, że wiele osób im o tym mówi. I teraz dowiedziałem się, że jednak stan jest poważny. Zadzwonił mi ksiądz arcybiskup Georg. Modliłem się, aby Pan Bóg zabrał sobie Ojca Świętego Benedykta w najlepszym czasie dla niego. I dzisiaj modlimy się, by został włączony w grono świętych papież, bo był to z pewnością, jestem o tym przekonany, święty człowiek. Poznałem go wcześniej jako kardynała, który często przychodził do Ojca Świętego, można powiedzieć w każdy piątek, na taką oficjalną audiencję jako prefekt doktryny wiary. Kiedy wprowadzałem go do Ojca Świętego, zawsze był to człowiek taki bardzo skromny, pogodny, bardzo subtelny. Zawsze nawiązał kontakt, był zainteresowany takim moją codzienną posługą, życiem. I potem to samo mogłem odczuwać, kiedy byłem jego drugim osobistym sekretarzem przez 2 lata. Następnie Ojciec Święty Benedykt XVI mianował mnie arcybiskupem lwowskim, konsekrował mnie w Bazylice Świętego Piotra 29 września 2007 roku. I podczas tutaj mojej posługi, kiedy byłem w Rzymie, zawsze zapraszał mnie do siebie na spotkanie, na kolację czy obiad. Był zawsze żywo zainteresowany moją posługą, moimi problemami, moimi osiągnięciami. Także podczas ostatniego spotkania bardzo był żywo zainteresowany, jak wygląda sytuacja w Ukrainie w dobie toczącej się wojny. Mówił, że codziennie pamięta o nas w modlitwie, że troszczy się o to, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Ale wiem, że Pan Jezus jako głowę Piotra naszych czasów wynagrodzi mu tą jego ofiarną, taką odpowiedzialną posługę, służbę Kościołowi Chrystusowi i przyjmie go do grona świętych i papieży.